Dzień dobry, Ewa Kuklińska. Chciałam bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich czytelników Życia Pawianic. Dzień dobry, ja jestem Jadzia. Ty? Maria. Dzień dobry. A ile ważysz? Ja. Za dużo, nie? Cześć, Jadzia. Ja. Powodzenia. Kondorze smutku, bożku naszy tłuszcz, odleć już za siedem mórz, za siedem wzgórz, no rusz się rusz. Ja taki wielki sobą rzucam cię. Mimo tego zmęczenia, od 25 lat jeżdżę, nie wiem ile tysięcy, ile setek tysięcy, miliony kilometrów zrobiłam. Natomiast bardzo lubię właśnie tam, gdzie na mnie czekają. To jest najważniejsze. To jest coś takiego, jak do domu się wraca, to nie wracam do murów. To jest największe moje szczęście. Tylko wracam do tych moich najkochańszych i wiem, że oni tęsknią i czekają. I tak samo jest właśnie z teatrem w mniejszych miastach. Finalistki domu Slimbladera znają Państwo doskonale, ponieważ od 6 tygodni odglądamy ich życie, to też przedstawię je wyłącznie dla formalności. Oto przed Państwem Maria i Jadwiga. Jest jeszcze Lidia, która wprawdzie miała się zaprezentować jako pierwsza, ale ona to zrobi za chwileczkę. Oto przed Państwem Maria, lekarz medycyny. Ty? Lekarka! Że ja się tak klinuję, tak? Lekarka, to tak, lekarka tej medycyny. Proszę Państwa, moja praca przynosi mi bardzo dużą satysfakcji i ogrom radości. O, mieliśmy ostatni przykład, zapał. Jeśli mówi się, że serce jest symbolem miłości, to ten osobnik kochał jeść. A gdyby napisać o nim książkę, to byłaby tylko książka kucharska. Mario? Naturalnie. Gdyby pił dwie szklanki bobrowianki dziennie. Oni kropy zadało. Ale to tylko tak na marginesie. Kontynuuj, Mario. Możesz się dalej deklinować. Dziękuję. No więc, kiedy siedzę w prosektoryjnej stołówce nad talerzem cynamerek,
upewniał się w przekonaniu, że mężczyźni muszą być otyli. No w przeciwnym razie gdzie zmieściłoby się ich olbrzymie ego? Maria, wysyłajcie smsy na numer 3. Dziękuję. Czy się znajdzie taki zuch, w zdrowym ciele zdrowy duch, przepodą śmieci się, ha, 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 celulitisu się. Muszę powiedzieć, że to jest niełatwe zadanie, dlatego że ja z natury jestem diametralnie różną osobą i nie miałam w pokładach swojego charakteru cech, które przypisał mi autor, pan Jakub Należyty w Diecie Cud. Ale z drugiej strony, tak z aktorskiego aspektu sprawę rozważając, jest to oczywiście wyzwanie. Także na początku nawet nie potrafiłam na koleżanki krzyczeć. Ćwiczyłyśmy moje krzyczenie na nie technicznie, no bo to trzeba mieć naprawdę w charakterze, żeby tak sobie swobodnie robić. No już w tej chwili ja zagrałam dzisiaj 114 przedstawienie, także miałam prawo się wyrobić, aczkolwiek tak, jeżeli miałabym powiedzieć szczerze, to nie lubię grać złych ludzi i głupich ludzi. Po raz pierwszy raz zdarzyło mi się to w życiu, także trochę to przeżywam. Kurka, ja mam akwarela. Słucham? Przecież na tym etapie diety obowiązują słuchanie i poprawianka. Skąd miałaś akwarele? Z puszki. Na nerwy non-stop, stres, trema i picie wody i niejedzenie, to panu polecam. Kryśka, kiedyś jeden właściciel stadniny zapytał, czy da się zaprosić na kolację i ona powiedziała, że się da, bo jest taka głodna, żeby zjadła konia z kopytami. On myślał, że żartuje. Miesiąc nie minął, a po stadzie ogierów śladu nie było. No, odszkodowanie dostała, ale już się nie spotykają. Koni na chudo nie cały, żeby ani grama nie przytyć po takiej ilości. A do tego jeszcze sernik, no to się nazywa przemiana materii. A Ewelina to od sernika przytyła. Ale wzięła się na sposób, zamieniła sernik na koniaczek i teraz jest szczupła jak szczypiorek. No, no. Tylko, że chodzi do AA. W 90 minut nie zeszczupleje się na pewno, a zresztą nie o tym jest ta sztuka. Raczej jest to taka satyra na telewizję, ale reszty nie chciałabym opowiadać, ponieważ mam nadzieję, że być może jeszcze niektórzy z Państwa, którzy tego nie widzieli, zechcą nas odwiedzić, gdy będziemy tu ponownie. Tak sobie powiedz, niech na facet będzie i sobą.